Czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość, a za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. A po upływie około 3 godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr: powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła: tak jest, za taką. A Piotr do niej: dlaczego zmówiliście się, aby kusić ducha pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg jego i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy wyszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Historia Ananiasza i Safiry jest znana czytelnikom Biblii. Ale dzisiaj, kiedy o poranku rozważamy Słowo Boże, chciałbym zwrócić uwagę jednak tylko na pewien aspekt, który pojawia się w tej historii. A mianowicie, musimy sobie uświadomić, że przed Bogiem niczego nie da się ukryć. Nic. Wszystko, cokolwiek mówimy, wszystko, cokolwiek myślimy, wszystko, cokolwiek robimy, choćby i w najgłębszym ukryciu, wszystko to jest znane Bogu. Skąd Piotr wiedział, że Ananiasz przyniósł pieniądze i oświadczając, że za taką kwotę sprzedał ziemię, czynił w jego przekonaniu coś dobrego dla Kościoła? Skąd Piotr wiedział, że on kłamie? Jest tylko jeden powód, dla którego Piotr mógł to wiedzieć. Mianowicie wiedział to za przyczyną Ducha Świętego. To Duch Święty objawił Piotrowi, że Ananiasz jest kłamcą. Ale tu zachodzi inne pytanie. Czemu aż tak zdecydowanie ta sprawa została postawiona? Otóż, moi kochani, tutaj dochodzimy do tego, co dzisiaj chciałbym króciutko powiedzieć. A mianowicie tolerujemy w naszych kościołach niedomówienia, niedopowiedzenia, oskarżenia, manipulacje, plotki. Wszystko to jest taka strefa cienia, strefa mroku. Wszystko to jest w taki sposób robione, żeby nie można było komuś zarzucić, że kłamie, nawet wtedy, kiedy ludzie, którzy słuchają tego, wiedzą, że to jest kłamstwo. Jak myślicie, co dzieje się w wyniku takiego działania? Przychodzi śmierć. Takie kościoły umierają. To jest długie umieranie, powolne. To jest umieranie, które niestety jest bolesne, które pozostawia głębokie rany, które na całe lata skłóca ludzi, skutecznie dzieli kościoły. Dlatego powinniśmy się modlić, aby Duch Święty przyprowadzał do światła wszelkie kłamstwo, wszelką nieczystość, wszelki brud. Dlatego, że Kościół żyje świętym życiem. Kościół jest światłością tego świata i Kościół nie może sobie pozwolić na to, aby nie odbierać Bożego błogosławieństwa.
kiedy Izrael przechodził przez pustynię. Nieustannie się buntował, ale chciałbym zwrócić uwagę na jeden błąd. Niejaki Korach wraz z rodziną zbuntował się przeciwko Mojżeszowi. I co Bóg wtedy powiedział? Bóg powiedział: oddzielcie tego człowieka. Niech ten człowiek i jego rodzina staną osobno. A kiedy stanęli osobno, przyszedł ogień z nieba i wszyscy zginęli. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że Bóg dbał o kondycję swojego ludu, duchową kondycję, że Bogu nie zależało na tym, aby ten lud był podzielony, skłócony, ale żeby ten lud żył świętym życiem, życiem pełnym jedności, życiem pełnym zwycięstwa. Nie lekceważmy Bożych pragnień. Nie lekceważmy tego, co Bóg chce uczynić dla Kościoła. Jeżeli trzymamy w Kościele takie twierdze, które są pełne plugastwa, kłamstwa, oszustwa, grzechu, jeżeli to tolerujemy, biorąc pod uwagę przyjaźnie, ludzkie sympatii, miłości, to nie tylko ci ludzie umierają na naszych oczach, ale wszyscy wokół też umierają. Grzech jest chorobą zakaźną. Grzech niszczy wszystko, co napotka na swojej drodze. Nie ma zgody. Nigdy nie było zgody i nie będzie zgody na to, żeby grzech niszczył Kościół. Duch Święty uratował to pierwotne zgromadzenie, a przez to też nauczył pierwotny Kościół, że nie może tolerować kłamstwa, że kłamstwo jest jedną z najobrzydliwszych rzeczy, jakie przydarzają się ludziom wierzącym. Tak, przydarzają się, trudno. Jedyna droga do pozbycia się kłamstwa to wyznanie go, oczyszczenie się. A jeżeli byli ludzie, którzy zostali tym dotknięci, przeproszenie tych ludzi i zadośćuczynienie, jeżeli ono w ogóle jest możliwe. W przeciwnym wypadku te owoce kłamstwa będą nieustannie widoczne w życiu wielu ludzi. Naszym obowiązkiem jest nienawidzenie kłamstwa. Nienawiść do kłamstwa. To jeden z najgorszych grzechów, jakie kiedykolwiek człowiek popełniał i popełnia. Nie da się okłamać Boga. Nie da się okłamać Ducha Świętego. Można próbować okłamać ludzi, ale i tak prawda zawsze zwycięży. Im później pozwolimy prawdzie zwyciężyć, tym większe poniesiemy koszty tolerowania zła, tolerowania grzechu, tolerowania obłudy. Nie godźmy się na to. Nie pozwólmy, żeby nasze małżeństwa, nasze rodziny, nasze domy, nasze kościoły były pełne kłamstwa, były zanurzone w kłamstwie. Nie możemy się na to zgodzić. Tak, postawienie sprawy na ostrzu noża, tak jak uczynił to Duch Święty poprzez Piotra, może się okazać tragiczne. To prawda. Ananiasz i Safira umarli. Czasami się może okazać, że ludzie, których przyłapano na kłamstwie, nie przyjmą pouczenia i odejdą. Ale to nie jest powód do płaczu, to jest znaczy powód do radości, ponieważ usunęliśmy z naszego kościoła zło, które niszczyło ten kościół, infekowało ten kościół. Przez kłamstwo diabeł ma dostęp do kościoła, bo to jest mistrz kłamstwa, to jest twórca kłamstwa, to jest ojciec kłamstwa. Jeszcze raz powtarzam, nie możemy godzić się na kłamstwo w naszym życiu. Jeżeli jesteś mężem i oszukujesz swoją żonę, bo ją zdradzasz, wydajesz pieniądze, wasze wspólne pieniądze na rzeczy, które obrażają twoją
żonę, to żyjesz w kłamstwie i to kłamstwo zostanie ujawnione. I prawdopodobnie twoje małżeństwo zostanie zniszczone. Jeżeli jesteś żoną swojego męża, okłamujesz go, to któregoś na to kłamstwo i tak wyjdzie. I prawdopodobnie zniszczysz swoje małżeństwo. Jeżeli jesteś dzieckiem swoich rodziców, a okłamujesz ich, to nie łudź się, że to kłamstwo nigdy nie zostanie ujawnione. Ono zostanie ujawnione. A wtedy poniesiesz konsekwencje. Być może takie, których się nawet nie spodziewasz. Jeżeli jesteś obywatelem jakiegoś państwa, a kradniesz, kradniesz w przeróżny sposób, czy to w podatkach, czy to zabierając czyjąś własność, nie licz na to, że to nigdy nie wyjdzie. To któregoś dnia wyjdzie, a ty poniesiesz straszne konsekwencje. Do wszystkich, którzy używają kłamstwa jako narzędzia w swoim życiu, dzisiaj zwracam się i wołam: ludzie, ratujcie się, póki jeszcze możecie. Bo kiedy Bóg zwróci się przeciwko wam, wtedy już nie będzie ratunku. Zanim wyjdziesz z domu, proszę cię, chociaż przez moment zastanów się, jeśli żyjesz w kłamstwie, czy chcesz to kontynuować? Może to jest ten dzień, kiedy Duch Święty ujawni twoje kłamstwo. Czy wyobrażasz sobie, co się może stać? Czy nie lepiej samemu przyznać się? Ponieś konsekwencje, ale one będą o wiele mniejsze. I być może uda się uratować wiele, wiele rzeczy, które są dobre. Modlę się o to, żeby dobry Bóg nie zostawił nikogo, żeby dobry Bóg zachęcił wszystkich do życia w świętości. Modlę się, żebyś ty dzisiaj, przyjacielu, jeżeli żyjesz w kłamstwie, zerwał z kłamstwem. Żebyś nauczył się żyć w prawdzie. Bo tylko takie życie przynosi błogosławieństwo i tobie, i wielu innym. Amen.